Naszym gościem pan Roman Sołtys, Departament Pracy USA. Dzień dobry, panie Romanie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Romanie, dzisiaj porozmawiamy o nadgodzinach i o płacy minimalnej, a konkretnie o tych wyjątkach, których jest dość sporo. Wobec tego pierwsze moje pytanie. Overtime po 40 godzinach czy po 80 godzinach? To jest łatwe pytanie. Po 40. Po 40, ale oczywiście od każdej reguły jest wyjątek. I w prawie FLSA, bo o tym mówimy, The Fair Labor Standards Act, też przewiduje takie wyjątki dla niektórych pracodawców, a konkretnie dla szpitali, dla nursing home, gdzie pracodawca może zaproponować pracownikom swoim plan, gdzie overtime, nadgodziny są płacone albo po 80 godzinach pracy, albo po 8 godzinach po jednym dniu. Co jest korzyść, i ustawa mówi o tym, co decyduje korzyść pracownika, co jest bardziej korzystne dla pracownika. Także normalnie oczywiście wiemy, że overtime, czyli ta stawka ekstra za nadgodziny ma być odliczana i płacona po 40 godzinach, a to jest ten wyjątek. A panie Romanie, jeżeli chodzi o połączenie dwóch tematów, jeszcze tej stawki minimalnej, to czy są pracownicy, którzy są uprawnieni do płacy minimalnej, ale już nie do nadgodzin? Są tacy najpopularniejsze i mamy dużo telefonów od tych osób. To są trackerzy, to są kierowcy ciężarówek, dużych ciężarówek powyżej 10 tysięcy funtów, którzy przekraczają linie stanowe pracując. Inaczej mówiąc, long distance truck drivers, ci, którzy panowie jeżdżą, albo i panie też, do, nie wiem, do Kalifornii czy gdzieś, a gdyby nie zostali zapłaceni za trasę, załóżmy, według prawa federalnego, oczywiście należy im się w całość, jakakolwiek była umowa, czy to za mile, czy za według wagi, czy jakikolwiek procent od transportu, ale prawo federalne ustala jedynie minimalne stawki i oznacza to, że dla tych osób nie możemy nadliczyć, nie możemy zmusić pracodawcy, używając tego prawa federalnego, żeby zapłacił całość, co należy się kierowcy, tylko ta minimalna stawka. Także to jest taki przykład takiego zawodu, gdzie rzeczywiście minimalna stawka się należy, ale niekoniecznie nadgodziny. Bo właśnie z kierowcami to chyba jest teraz nawet łatwiej, wydaje mi się, jeżeli chodzi o rozliczanie nadgodzin, bo kiedyś jeszcze jak można było, no tak popularnie troszkę oszukać książkę, to pewnie było trochę inaczej. A teraz, kiedy każdy jest już do tych godzin dostosowany... Muszę rozczarować, ale my się tym nie zajmujemy. To jest poza moją kompetencją, jurysdykcją i to jest oczywiście są regulacje Departamentu of Transportation. Rzeczywiście i my zdajemy sobie sprawę, bo wiemy, że jest limit na przykład 11 godzin pracy, kierowania ciężarówką, ale te sprawy, wykonywanie tego prawa nie należy do nas. To w takim razie kto jeszcze oprócz kierowców ciężarówek, o których pan wspomniał, należy do tej grupy, których dotyczy płaca minimalna, ale nie dotyczą już nadgodziny? No można by wymienić osoby, które pracują u dealerów samochodowych, sprzedawcy, prawda, na komisowym, oni zazwyczaj mają płacone tą właśnie stawkę minimalną, albo draw, taki wstępne jakieś minimum, plus komisowe. Te osoby też, jeszcze połączone zawody w tych biznesach, rzeczywiście wymagane jest przynajmniej stawka minimalna na wszystkie godziny, które spędzają w pracy, to znaczy nawet nie sprzedając żadnego samochodu, przynajmniej ta stawka minimalna się należy. Jest ten temat, o którym wspomnieliśmy, panie Romanie, tak chyba 2-3 tygodnie temu, ale nie poruszyliśmy tak dogłębnie, czyli temat grupy osób, które są zarówno wyłączone z płacy minimalnej, jak i nadgodzin, czyli popularny white collar, tak? Białe kołnierzyki, po polsku tak można powiedzieć, a chodzi o albo profesjonaliści, jak to mamy, określamy w polskim języku. Chodzi o osoby biurowe, a głównym rozróżnieniem tej kategorii osób, że chodzi o osoby, które nie pracują rękami, manualnie, prawda, w biurze. To jest pierwsze. Ktokolwiek pracuje rękami, powiedzmy,
pani, która sprząta, murarz, który muruje, mechanik, nie są wyłączeni spod tego prawa. A z kolei dla osób, które właśnie jedno z wielu rozróżnień i takich wymaganych kryteriów, które sprawdzamy, to jest, co ta dana osoba robi. Więc są tak zwane white collars i osoby te, które są na pensji. Pensja obecnie wymagana minimalna jest $684 tygodniowo. Czyli jak ktoś zarabia mniej, to już nie może być w tej grupie. Tak, to automatycznie nie jest wyłączony spod i jemu należy się overtime i trzeba, i firma musi płacić, prawda? Także to jest bardzo proste. 684, łatwo policzyć, razy 52, nie wiem, 35-36 tysięcy, tak. Prawda? Taka pensja. Ale te osoby wyłączone spod tego prawa o overtime'ach muszą spełniać drugi warunek, którym jest wymóg odpowiednich obowiązków. Zwrócę uwagę na to, że ustawa FLSA nie mówi o jakimś generalnym exemption, o jakimś ogólnie używając jakiegoś ogólnego pojęcia pracownika na pensji. Ona wyróżnia bardzo konkretne wyjątki, do których przynależą odpowiednie obowiązki. Oznacza to, że samo płacenie pensji, powiedzmy $700 sprząta, nie wystarczy. I mało tego, pracodawca musi określić, bo jeszcze też powinien wspomnieć, że to od pracodawcy zależy ukategoryzowanie, określenie, kto jest, a kto nie jest, kto podlega lub kto nie podlega prawu o overtime. Jeśli zobaczymy taki typowy payroll, czyli listę płac, wszyscy Państwo mogliby zobaczyć, do każdego nazwiska jest dopisane exempt or non-exempt. To jest po prostu wskazówka i to jest, to dotyczy właśnie, to wskazuje nam, pracodawca wskazuje samemu sobie, pracownikom i nam, czy dany pracownik jest exempt lub non-exempt, czyli wyjątek lub nie wyjątek, od czego? Od overtime'u, prawda? Czyli do pracodawcy, to jest obowiązek pracodawcy i jego decyzja, do jakiej kategorii przynależy dany pracownik i czy pracodawca uznaje, że należy tej osobie po 40 godzinach płacić overtime lub nie. Więc to należy do pracodawcy. Więc, ale jak wspomniałem, nie może być, też pracodawca musi wiedzieć dokładnie, jaki wyjątek się powołuje. I mamy w tej kategorii tych white collar, tych białych kołnierzyków, mamy kilka takich kategorii. No bardzo najbardziej popularna i każdy się tak zwanego superwizora czy menedżera. Osoba, która pracuje na tym stanowisku, powinna mieć oczywiście możliwość, poza tym, że przynajmniej jej pensja wynosi $684 brutto na tydzień. Oczywiście musi zarządzać przynajmniej dwoma pełnoetatowymi pracownikami, prawda? Musi mieć możliwość, jeśli nie samemu, to doradzania co do zatrudnienia lub nawet zwolnienia pracownika, prawda? Decydujące. To jest ta osoba, która nas zatrudnia, ta osoba, która ma wpływ na to, czy będziemy dalej pracować, czy może polecić firmie, żeby o tego pracownika zwalniamy z takich a takich powodów. I to jest jedna z tych kategorii, prawda? Tak zwana executive exemption, czyli wyjątek dotyczący menedżerów i supervisorów, prawda? Panie Romanie, w takim razie jaka jest druga grupa? Bo chyba tych grup jest kilka. Jest kilka. Potem mamy, to jest bardzo ciekawe, pracownicy administracyjni i to się nazywa w FLSA administrative exemption. To jest dosyć trudne w tym sensie, że to nie zależy, to nie chodzi tylko o pracownika administracyjnego pracującego w biurze, ale
osoby dodatkowo, do której obowiązków należy obsługa, powiedzmy, własnego przedsiębiorstwa. No bo jeśli dany pracownik pracujący w biurze sprzedaje jakiś produkt lub usługę, no już nie należy do tej kategorii. Więc trzeba wspomnieć o takich osobach, jak powiedzmy osoba, która jest księgową i pracuje dla danej osoby, dla danej firmy. Ale jeszcze raz powiadam, nie sprzedaje tych produktów. Konsultanci tak, bo w imieniu pracodawcy mogą konsultować, ale to jest taka kategoria, którą zawsze musimy dobrze rozważyć i polecam nasz telefon i nasze usługi w tym względzie dla pracodawców, żeby się upewnić, czy dana osoba jest pod tym względem prawidłowo zakwalifikowana. W takim razie, panie Romanie, już prawie na koniec, bo będziemy musieli kończyć. Jakbyśmy mogli jeszcze wspomnieć jedną grupę, jedną kategorię, która pod to jeszcze się zalicza. W prawie nazywamy to professional exemption. Osoby, które wykonują zawód wymagający czteroletnich studiów, formalnych studiów. To nie jest osoba, która się przyuczyła zawodu. Mówimy tutaj, nie wiem, o lekarzach, o inżynierach, o nauczycielach, prawda? Te osoby musiałyby przejść przez czteroletni kurs wyższego wykształcenia, mieć dyplom. Są też wyjątki, bo też może to być na przykład szef od SOS-ów, prawda? Jest dokładnie wymieniona nie każdy może zostać, jest to kilkuletnia szkoła albo register nurse, kwalifikowana pielęgniarka, której zawód wymaga też, tytuł wymaga czteroletnich studiów. I właśnie to są te niektóre przykłady z tych kategorii. Są też jeszcze dwie, które nam zostały. Krótko powiem, sprzedawca outside sales, co znaczy, na przykład jak ktoś oferuje państwa reklamy, jeżdżąc od biznesu do biznesu, jest na pensji. Oczywiście może być jeszcze dodatkowo wynagradzany, ale jeśli ta osoba ma właśnie płacone czy najmniej $684 i sprzedaje serwis od biznesu do biznesu, nie pracuje tutaj w biurze, nie pracuje z domu, nie wykonuje telefonów, ale jeździ konkretnie do firm czy do indywidualnych osób, to jest to jedna z tych kategorii, kolejna outside sales. No i oczywiście computer specialist software, tam też jest wyszczególnienie, bo nie każdy, kto obsługuje komputer, jest automatycznie wyłączony spod działania ustawy o nadgodzinach. Panie Romanie, w takim razie na koniec bardzo bym prosił o numer kontaktowy do pana. W jaki sposób najlepiej się skontaktować, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania, czy to pracownik, czy to pracodawca w tych tematach? Bardzo proszę dzwonić pod mój rządowy telefon 312-758-1189. Oferujemy oczywiście po polsku interpretację tego prawa. Zachęcam wszystkich, jak pan powiedział, i pracowników, ale też pracodawców, bo dla nich to jest to, oni podejmują decyzje i są zobowiązani do prawidłowej weryfikacji, a my w tym pomożemy. To w takim razie, panie Romanie, raz jeszcze numer telefonu, bo wiem, że czasem umyka naszym słuchaczom, bo nas dzwonią. 312 kierunkowy 758-1189. Panie Romanie, dziękujemy serdecznie za spotkanie. Ja przypomnę wszystkim naszym słuchaczom i widzom, że naszym gościem dzisiaj był pan Roman Sołtys z Departamentu Pracy. Panie Romanie, do zobaczenia już niedługo. Uprzejmie dziękuję bardzo.